Pan z wami, słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Stało się, że Jezus, zmierzając do Jerozolimy, przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodził do pewnej wsi, wyszło naprzeciw niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami. Na ich widok rzekł do nich: Idźcie, pokażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił, chwaląc Boga donośnym głosem. Upadł na twarz do nóg jego i dziękował mu. A był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: Czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest, gdzie jest dziewięciu? Żaden się nie znalazł. Który by wrócił i oddał chwałę Bogu tylko ten cudzoziemiec. Do niego zaś rzekł Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Oto słowo pańskie. Przyjdź Duchu Święty przez serce Maryi, abyśmy doświadczyli uzdrowienia poprzez to Słowo, które dzisiaj jest nam dane. Z duchowego trądu grzechu zostali uwolnieni, uzdrowieni, oczyszczeni. Przyjdź i uzdrawiaj nas ze wszelkich ran wewnętrznych. Przyjść Duchu Święty, abyśmy dziękowali, abyśmy wychwalali Jezusa. Szala Maria, 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 ma leche, non. Hebe Saha, ma I znowu widzimy Pana Jezusa wędrującego. Pan Jezus, pielgrzym, wędrowiec, wędrowny nauczyciel, który przemierza Ziemię Świętą wzdłuż i wszerz. Chce wejść do każdej miejscowości, wsi, najmniejszej osady. Chce, aby wszyscy Izraelici Go zobaczyli i usłyszeli i aby w Niego uwierzyli, aby Go poznali, aby Go umiłowali, aby za Nim poszli. W swojej wędrówce, pielgrzymce, pielgrzymował do Jeruzalem, bo Jezus zawsze ma cel w tym, co czyni, nie ma bez ładu, chaosu, przypadkowości jest miłość. Zmierza do Jeruzalem, czyli do tego, aby ustanowić sakrament miłości, Sza Święta, Wieczerniku, sakrament kapłaństwa, sakrament sług miłości i aby oddać swoje życie obok Jeruzalem właściwie poza Jerozolimą. To był jego cel. Ale droga jeszcze nieskończona. Jeszcze musi przemierzać pogranicze Samarii i Galilei, czyli miejscowości pogańskie, gdzie byli Żydzi, ale byli spoganiali i gdzie również było dużo pogan. Jezus tam głosi swoje słowo życia i miłości. gdy ze swoimi uczniami miał zamiar wejść do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali. Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami. Trędowaci mieli swoją osadę daleko poza daną miejscowością, gdzie gromadzili się. Trędowaci nie mogli Wchodzić do miejscowości, gdzie byli ludzie zdrowi. Bo to groziło rozpowszechnianiem się zarazy tej strasznej choroby i wiemy, że ta choroba powodowała kalectwo i bolesną śmierć. Ci, którzy byli chorzy na trąd, według tego, co. Przekazało prawo mojżeszowe, byli grzesznikami. Trąd, to znaczy kara fizyczna za grzech. Szczególnie to była oznaka grzechu, bałwochwalstwa czy różnych form nieczystości, cudzołóstwa. Więc. Ci ludzie byli traktowani z pogardą z tych dwóch powodów z powodu tego, że byli grzesznikami, że, i że Bóg ich ukarał taką straszną karą drądu. E, więc e, ci ludzie byli odrzuceni. Nikt o nich się nie troszczył. Może czasami ktoś z litości rzucił jakieś resztki dla nich, aby e, mieli odrobinę do zjedzenia. Sytuacja tych ludzi była tragiczna. Umierali w straszny sposób bez żadnej opieki lekarskiej, bo w tamtych czasach opieka lekarska była niewielka w porównaniu z tym, co teraz przeżywamy. Ci ludzie więc mogli liczyć tylko na Boga i modlili się do Boga. I kiedy zauważyli, że Jezus zbliża się, poznali, że to Jezus, bo słyszeli o nim, że Jezus jest cudownym nauczycielem, który uzdrawia, również z choroby trądu, a nawet wskrzesza. Wiedzieli, że On może ich uzdrowić. Dlatego zawołali z wiarą wszyscy, było ich dziesięciu. Aby Jezus, mistrz, ulitował się nad nimi. Aby im przebaczył, bo nie tylko chodziło o uzdrowienie z tej ciężkiej choroby, ale także przebaczenie grzechów. Bo oni wiedzieli, że Jezus ma władzę odpuszczenia grzechów. Wiele razy to Jezus potwierdzał. Kiedy niektórzy, nawet faryzeusze, wątpili w to i bluźnili. Że jakim prawem Jezus mówi, że odpuszcza komuś grzechy, tylko Bóg może odpuszczać? No właśnie, tylko Bóg. A na potwierdzenie tego działy się cuda. E, niewidzialne, e, niewidzialne dla oczu ludzkiego odpuszczenie grzechów poprzez cud zewnętrzny e, było potwierdzeniem mocy Jezusa. Jezus odpuszcza grzechy, oczyszcza duszę. Ze strasznego trądu, z grzechu. Więc na pewno ci ludzie prosili o uzdrowienie wewnętrzne i fizyczne, i ich wiara była prawdziwa. Mówiąc do Jezusa, że jest mistrzem, to znaczy, że jest ich nauczycielem, którego pragną słuchać. I wierzą w Jego miłosierdzie. Ulituj się nad nami, czyli okaż nam miłosierdzie. Jesteś synem Bożym, jesteś miłosiernym Mesjaszem. Okaż nam miłosierdzie, Dobry Panie. Więc wołali z daleka, ale wołali głośno. Także nie tylko Jezus ich usłyszał, ale ci, którzy byli z nim. To był krzyk, ale nie rozpaczy, ale krzyk pełen nadziei. Oni wołali głośno, ale przecież nie krzyczeli na Jezusa. Oni wiedzieli, że Jezus usłyszy ich krzyk. To był krzyk ich serc. Bardzo cierpieli. Wewnętrznie, fizycznie. Ich serca były poranione gorzej niż ich nijące ciała. Straszny Fetur zewnętrzny. Ale jeszcze gorszy fetor, smród duchowy, grzechowy. Oni e, czuli swój grzech. Mieli wstręt do grzechu. Ale nie mieli wstrętu do siebie. Tak samo jak Jezus. Jezus miał wstręt do grzechu, który popełnili, ale nie miał wstrętu do nich przecież on kochał tych ludzi i chciał, żeby do niego się zbliżyli, ale nie mogli się do niego zbliżyć, póki nie zostali uwolnieni, uzdrowieni. Dobrze jest często modlić się prostymi aktami strzelistymi. To stwierdzenie powstało zostało wymyślone przez pierwszych pustelników, mnichów na pustyni judzkiej, egipskiej, akty strzeliste, czyli takie porównanie do strzały wypuszczonej z łuku to taka krótka modlitwa miała być taką duchową strzałą skierowaną do nieba takim aktem błagalnym takim okrzykiem duszy serca dlatego dobrze jest żebyśmy też wołali jak ci ludzie ci trendowaci jak właśnie pustelnicy Jezu mistrzu lituj się nad nami zmiłuj się nad nami panie Jezu ufamy tobie Jezu ufam tobie Jezu, przebacz mi. Jezu, kocham Ciebie. Jezu, wielbię Ciebie. Jezu, chcę iść za Tobą. Jezu, uzrów mnie i przemień mnie. Jezu, daj mi nowe życie. Tak wołajmy często do Pana. Niech z naszych serc te strzały duchowe, te krótkie modlitwy unoszą się do nieba. Na ten widok, że gdy do nich idźcie, pokażcie się kapłanom, a gdy szli, zostali oczyszczeni. Oni posłuchali Jezusa. Byli pokorni. Jezus poprosił, aby postąpili zgodnie z prawem, bo według prawa żydowskiego, mojżeszowego, ci, którzy zostali uzdrowieni, mieli iść, zgłosić się do kapłanów Starego Testamentu, aby ci potwierdzili, że są oczyszczeni ze strasznej choroby trądu i że mogą być dołączeni do wspólnoty ludzi zdrowych. Że mogą na przykład wejść do tej wsi, do tej miejscowości, mogą być przyjęci. Bo Kapłan też z Starego Testamentu pełnił rolę też, byśmy powiedzieli, człowieka z Sanepidu, czy lekarza, który kiedy stwierdził, że ten człowiek jest zdrowy, uwolniony od trądu, równało się, możesz być z nami, możesz mieszkać z nami, przyjmujemy Ciebie na nowo. Czyli dołączasz do naszej wspólnoty, już nie jesteś wyizolowany, odrzucony. I ci ludzie idą do kapłanów, aby im się pokazać. Byli posłuszni, więc słowo miłości Jezusa w drodze zostali oczyszczeni. Czyli szli w kierunku wskazanym przez Jezusa. Kiedy idę w kierunku skazanym przez Jezusa, doświadczam oczyszczenia, uzdrowienia. Kiedy czynię to, co mówi mi mój Pan, to mnie uzdrawia. Kiedy jestem Mu posłuszny, będę uleczony. Moje choroby duchowe, wewnętrzne, a nawet może dojść do uzdrowienia fizycznego, stanie się, kiedy wierzę Jezusowi na słowo, kiedy idę za tym słowem, idę w tym kierunku wskazanym mi przez Pana. Oni szli w kierunku wskazanym im przez Jezusa. Więc idźmy w tym kierunku, w którym Jezus mówi, abyśmy szli. Na tej drodze Jezusowej będzie uzdrowienie, będą cuda. Więc ci ludzie spostrzegli, że w jednym momencie wszyscy są oczyszczeni. Ile trwało? To, że właśnie wędrowali, szli do tych kapłanów. Może minutę, może kilka minut, w każdym razie niedługo, bo zaraz jeden z tych uzdrowionych przyszedł, właściwie przybiegł, wrócił do Jezusa. Jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił, chwaląc Boga donośnym głosem. Padł na twarz u jego nóg i dziękował mu. A był to Samarytanin. Więc ten człowiek poczuł wielką radość i wdzięczność względem Jezusa, bo Jezus go uzdrowił wewnętrznie i fizycznie. On poczuł tą łaskę przebaczenia grzechów, uzdrowienia wewnętrznego strądu grzechu i strądu fizycznego. To było widoczne. Ten człowiek jest uzdrowiony. Więc już nie było potrzeby iść do kapłanów. Przecież Jezus jest najwyższym, odwiecznym kapłanem Ojca Niebieskiego. Więc do niego mam iść po uzdrowienie. Kiedy jestem uzdrowiony, do niego znowu mam przyjść i podziękować i wielbić go i wysławiać Boga donośnym głosem, tak jak wtedy głośno wołał <kł> ten człowiek razem z pozostałymi o uzdrowienie, błagał Jezusa, to teraz jeszcze bardziej donośnym głosem e, wykrzykiwał na cześć Jezusa, chwalił Boga, Ojca, za tak wspaniałego Syna. E, więc ktoś może powie, no ale ten człowiek jednak nie do końca był posłuszny, bo zamiast iść do kapłana Starego Testamentu, e, zawrócił i przyszedł do Jezusa. E, to e, była właściwa postawa tego człowieka. Gdyby e, tego nie uczynił, byłby niewdzięczny. E, poczuł więc e, wielką radość, poczuł, że Duch Świętego przenika ten człowiek, poczuł miłosierdzie Jezusa. Dlatego, kiedy Jezus nas uzdrawia, powinniśmy do niego przyjść i podziękować mu donośnym głosem. Chwalić Boga Ojca za to, że. Ma tak wspaniałego syna, że Jezus jest wspaniałym darem miłości Ojca dla nas, że Jezus nas uzdrawia. Ale potrzeba, żebyśmy wołali. Oczywiście zdarzało się, że Pan Jezus kogoś uzdrawiał po prostu dlatego, że tego chciał. Zdarzało się takie sytuacje, że były uzdrawiane osoby, które go o to nie prosiły, a on nie uzdrawiał. Ale w większości przypadków było tak, że ludzie prosili, prosili z wiarą, on oczekiwał wiary. On czekał na to wołanie, aby odpowiedzieć jak najszybciej. Więc ten człowiek modli się modlitwą uwielbienia i chwały. I my ustami, ale także w sercu, przede wszystkim sercem, donośnie wielbimy Boga. Wychwalajmy Boga. Pierwsza, najważniejsza modlitwa naszych serc, naszych ust niech będzie modlitwa uwielbienia i chwały. Uwielbiajmy Boga, dziękujmy Go, miłujmy Go. Ogłaszajmy Jego wielkie dzieła. Mówmy, co Bóg nam uczynił. Mówmy, że Bóg nas wysłuchał, że wołaliśmy do niego, a nam odpowiedział. Ten człowiek upadł na twarz u stóp Jezusa. Być może nawet dotknął jego stóp, być może nawet je ucałował. Kiedyś był daleko z powodu swoich grzechów. Ale Jezus mu przebaczył, uzdrowił, i ten człowiek mógł się przybliżyć do Jezusa tak blisko, że nie dało się bliżej. Wszyscy byli zachwyceni, zdumieni. Przed chwilą ten człowiek był przecież cuchnący, gnijący, w strasznym stanie, a teraz tak cudownie uzdrowiony. Niezwykłe wydarzenie, wstrząs dla tych serc, dla ludzi, którzy to widzieli. Jakie wzruszenie musiało być. Na twarzach i w sercach tych ludzi, apostołów i innych, którzy widzieli, co się działo. Jaki wzruszony i na pewno też płaczący ze wzruszenia i z radości, ze szczęścia był ten człowiek. Czasami się zdarza, że ktoś płacze, ale z radości, ze szczęścia, bo e, może powiedzieć, że tak serce trochę głupieje, że jest takie wielkie szczęście, że człowiek i, i śmieje się, i płacze. I czasami widzimy takich ludzi, którzy. Tak się zachowuje, i mówię, ale czemu ty płaczesz? No bo właśnie jestem tak szczęśliwy, tak szczęśliwa, że, że płaczę. Na pewno ten człowiek płakał i śmiał się, bo tak był szczęśliwy. Teraz jest przy Jezusie, będzie już wszystko dobrze. Nie oddali się od Jezusa ani na krok, będzie przy nim. Będzie przy jego stopach, będzie przy jego sercu, jak Jan apostoł. Będzie przy nim zawsze. A był to Samarytanin. Ten jedyny mu podziękował. Czyli pozostali, z tego wynika, to byli Żydzi. Ale oni zapomnieli o Jezusie. Zapomnieli, żeby jemu podziękować. Gdzie się udali ci ludzie, że i nie wrócili do Jezusa? Czy udali się do kapłanów? Bądź może tak, może ci kapłani zobaczyli, tak, jesteście zdrowi. A może po prostu poszli pić. Może poszli grzeszyć. może wrócili do starych, złych przyzwyczajeń, grzechów i nałogów. E, więc na nowo pojawił się trąd, straszny trąd w ich sercach, a być może nawet niedługo potem znowu pojawił się trąd fizyczny. Jak oddali się od Jezusa, po tym jak wielkie rzeczy mi uczynił, to będzie ze mną bardzo źle. To będzie ze mną gorzej, niż gdybym wcześniej nie spotkał Jezusa. To może mnie dopadnąć trąd, który będzie gorszy od tego, który miałem wcześniej, zanim Chrystusa poznałem, spotkałem. Dlatego, kiedy Chrystus nas dotyka swoją miłością, nie ma innej opcji. Trzeba wrócić do Jezusa, wielbić go, dziękować mu z całego serca, z miłością i zawsze być z nim. Ten, kto chce się od Niego oddalić, jest głupcem. Marnie skończy tragicznie. Samerytanin, czyli Poganin, jest uzdrowiony, ale jako poganin nie może zbliżać się do Jezusa, bo Jezus wiemy, że był Żydem. Więc kiedy poganin się e, zbliżał do e, Żyda i dotykał Go, to czynił Żyda nieczystym. Więc ten samarta nie wiedział o tym, ale nie patrzy na to, czy komuś to się podoba. Nie, pra, nie patrzy na prawo mojżeszowe Starego Testamentu. On patrzy na prawo miłości. On wie, że miłość Go dotknęła, przemieniła. On może dotknąć Jezusa, bo Jezus miłość mu na to pozwala. I Jezusa to nie zanieczyszcza, bo Jezus jest przecież świętym Bogiem, który uświęca tych, którzy Go dotykają. A więc to, że on dotknął Chrystusa, jeszcze bardziej go uświęciło, tego człowieka, Samarytanina. I tak naprawdę nie był już Samarytaninem. Stał się chrześcijaninem. Już nie był poganinem. Stał się wierzącym, a więc czystym. Kiedy wierzę w Jezusa, staję się czystym. Nie jestem poganinem. I mogę być przy nim i mogę go dotknąć. I teraz pytanie do każdego z nas zadaję do siebie: czy jestem wdzięczny mojemu panu za wszystko, co dla mnie uczynił, czyni i będzie czynił? Bo trzeba być wdzięcznym nie tylko za to, co Bóg dla mnie uczynił i czyni, ale nawet już teraz za to, co dla mnie uczyni teraz i wieczności. Czy przede wszystkim proszę i błagam? Dobrze jest prosić i błagać pana, jak to czynili ci ludzie, ale przede wszystkim dziękujmy niech będzie więcej modlitwy dziękczynienia i uwielbienia. Abyśmy nie byli poganami, abyśmy nie byli jak niewdzięczni Żydzi, ale abyśmy byli jak ten Samarytanin, który stał się chrześcijaninem, wierzący i dziękujący. Bo jak Pan powiedział świętej Faustynie właściwie wiele razy, nie tylko raz, że kiedy ona mu dziękuje, kiedy jest wdzięczna za łaski, które on jej daje, Albo daje tym, za których się wstawia, to Pan mówi: daje jeszcze więcej za to, że dziękujesz. Przygotowuje Ci kolejne dary. Daje Ci o wiele więcej, bo Ty dziękujesz mi. Bo Ty e, jesteś przy mnie nie dlatego, że coś ci daję, ale jesteś przy mnie dlatego, że mnie miłujesz dla mnie samego. I Pan Jezus z wielkim wyrzutem, też i smutkiem mówi słowa: nie dziesięciu zostało oczyszczonych. Gdzie jest dziewięciu? Czy się nie znalazł nikt, kto by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten co ziemiec? Dlaczego pozostali są niewdzięczni. Pan Jezus oczywiście doskonale wiedział, dlaczego. Ich serca zostały uzdrowione, ale niestety było tam jeszcze dużo pychy. Jezus mnie uzdrowił, no to Jego zadanie jest Bogiem. A ja jestem wolny, wolna. Mogę sobie robić teraz, co chcę. Żeby to, co do niego należy. Ja prosiłem, ale już się teraz rozstajemy. Ja idę swoją drogą i Jezus niech idzie swoją drogą. Ja mu nie przeszkadzam, niech on mi też nie przeszkadza. Chcę żyć swoim życiem. Tak można rozumieć postawę tych ludzi, ale oby nie było tej postawy w naszych sercach. Abyśmy nie myśleli, trochę może posłucham Jezusa, co będzie dla mnie. Pożyteczne to nawet przyjmę od niego. Może nawet go o coś poproszę. I jak mi coś da, co proszę, to będzie dobrze. Ale tak naprawdę ja chcę żyć po swojemu. Nie chcę, żeby pan wtrącał się w moje życie. Nie chcę, żeby je przemienił. Takie myślenie tego świata jest przerażające, ale wielu ludzi tak myśli. Jeszcze jest gorsze to, że wielu ludzi w ogóle nie przychodzi do kościoła i nie modli się i nie wierzy. O, to, że ktoś wie, przychodzi do kościoła, to ma łaskę, ma właśnie, że jest w kościele i może być uzdrawiany, jeżeli otworzy swoje serce. Biada tym, którzy przychodzą do kościoła zamkniętymi sercami nie chcą je otworzyć. Ale właśnie biada jeszcze tym ludziom, którzy są daleko od Chrystusa, nie wiedzą o nim i nie chcą go wzywać, nie chcą go prosić. Nie chcą go bogać o uzdrowienie ze strasznego trądu duchowego, który trawi duszę każdego człowieka, który jest daleko od Boga. Dlatego trzeba nam nie tylko dziękować Panu za wszystko, ale modlić się za tych, którzy są trendowaci. My kiedyś byliśmy trendowatymi, a może jeszcze ktoś jest z Was, z nas. To prośmy, żeby Pan Cię uzdrowił, oczyścił, Abyśmy byli czyści i święci. Ale abyśmy nikim nie gardzili, kto jest trędowaty, kto jest daleko od Boga, ale modlili się, aby ci ludzie wrócili do Boga i byli uzdrowieni, aby Samarytan stali się chrześcijanami. I modlmy się za ludzi też niewdzięcznych, bo niestety, my sami być może byliśmy takimi. Dziękujmy za tych, którzy nie dziękują, bo Chrystus też. E, powiedział e, święty Paweł, nie prosił ją, żeby ona dziękowała mu za e, e, ludzi, którzy mu nie dziękują, za łaski, które im daje, a oni tego nie przyjmują, gardzą nimi, żeby ona dziękowała mu za nich. Więc my dziękujmy za tych, którzy nie dziękują, którzy gardzą Bogiem, jego łaskami, jego miłosierdziem. Jezus pochwalił tego człowieka, ten jedyny oddał chwałę Bogu, wywyższył go w oczach innych, pokazując, że to jest wzór, tak, że chce, żebyście czynili, jak ten cudzoziemiec. Oddajcie Bogu chwałę. Ale tamtych zganił. Do niego zaś rzekł, wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Czyli podnieś się, już yy, nie leżysz yy, w błocie grzechu, już nie ma w tobie, w twojej duszy trądu grzechowego. Stań i idź za mną. Twoja wiara cię uzdrowiła. Wiara, którą dałem tobie, bo wiara jest darem. Kiedy przyjmuję wiarę, która jest od Boga, która jest darem i wierzę panu, i że, że może mnie uzdrowić, że może wszystko. To przez wiarę Jezus mnie z kolei uzdrawia. Wiara cię uzdrowiła. A to nie Ty Panie. Oczywiście, że ja, ale przez wiarę, którą przyjąłeś, uwierzyłeś we mnie. Dlatego przez tą wiarę we mnie uzdrowiłem Ciebie. Wiesz jeszcze mocniej, jeszcze więcej. Czyli wiara tego człowieka jest darem. Jest cudowna, bo kiedy dzieją się cuda? Kiedy wierzę w Boga cudów. Wtedy moja wiara jest cudowna. Bo zresztą jest cudowna, bo jest z nieba, jest darem. Ale jeżeli jeszcze wierzę, przyjmując ten dar wiary w Boga, który czyni cuda, cudownego Boga, dzieją się cuda, będą uzdrowienia. Jeżeli nie wierzę, że Bóg może uczynić cud, to jaka jest moja wiara? To tak naprawdę nie wierzę w Boga naprawdę, bo jeżeli wierzę w Boga, wierzę, że Bóg może wszystko. I to jest niezwykła, cudowna wiara prawdziwa, głęboka. Nie wierzę do pewnego momentu. Wierzę do końca, zawsze, nieustannie i wszędzie. Aż do śmierci, bo po tamtej stronie już nie będzie potrzebna wiara. Tam wszyscy staną po śmierci przed Bogiem i. Jeżeli będziemy w niebie, a wierzymy w to i prosimy właśnie o to Pana, łagamy, to będziemy go oglądać, więc wiary tam już nie będzie, bo tutaj wiara jest potrzebna. Tam będzie tylko miłość, tam nawet nadziei już też nie będzie. Tam będzie tylko miłość do Boga. Wiara więc ma mnie zaprowadzić do Boga. Jak odrzucę wiarę, to gdzie dojdę? Do otchłani, do zguby. Dlatego straszne jest to, że są ludzie, którzy mówią, przestałem wierzyć, albo jestem apostatą, wyrzekłem się wiary i Boga. Wiara mnie uzdrawia. Jeżeli nie wierzę, to będę chory, to będę trędowaty. Przez wiarę będę zbawiony. Oczywiście wiara połączona z uczynkami, unikaniem zła, pokutą, ale pokutą, która. Jest lekka, bo Chrystus tak sam powiedział, idąc za Nim, przyjmuje brzemię lekkie, jarzmo słodkie. Dlatego każdy z nas. Teraz niech dosłownie, stanie, i wyznajmy naszą wiarę. Wstań, idź, Twoja wiara Cię uzdrowiła. Dlatego pod wpływem tych słów niektórzy z was już doświadczyli uzdrowienia. Wewnętrznego i bez przesady, również fizycznego. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela Nieba i Ziemi i W Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, pod Polskim Piłatem, ukrzyżował, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia z zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa. Siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święty obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała z zmartwychwstanie. Żywot wieczny. Amen.